Worek z dietą kilkakrotnie wymieszaj przed otwarciem. Otwórz worek, odrywając fioletową zatyczkę. Wyjmij strzykawkę z opakowania i pobierz płyn zlecony przez lekarza. Wyjmij bolus adapter z opakowania i połącz go z workiem. Połącz strzykawkę z bolus adapterem i pobierz porcję diety. Ułóż pacjenta w pozycji półleżącej pod kątem 30-40 stopni na wznak lub na prawym boku w celu ułatwienia przepływu diety do dalszego odcinka przewodu pokarmowego. Nie należy podawać diety, kiedy chory ułożony jest na płasko lub na lewym boku. Sprzyja to zachłyśnięciu, wymiotom i aspiracji diety do dróg oddechowych. Odsłoń gastrostomię i podłóż kompres lub ręcznik papierowy pod zakończenie gastrostomii. Sprawdź drożność dostępu, przepłukując go strzykawką wypełnioną płynem zleconym przez lekarza, na przykład przegotowaną wodą. Odkręć nasadkę końcówki dostępu i podłącz strzykawkę przeznaczoną do żywienia dojelitowego. Otwórz klips znajdujący się na drenie, umożliwiając swobodny przepływ płynu, i podaj go powoli strzykawką. Jednorazowa objętość płynu powinna wynosić od 30 do 50 ml. Po podaniu płynu zamknij klips i odłącz strzykawkę. Połącz strzykawkę wypełnioną dietą z końcówką gastrostomii. W przypadku braku możliwości połączenia strzykawki do podaży diety z zakończeniem dostępu żywieniowego, konieczne jest zastosowanie właściwego łącznika. Otwórz klips znajdujący się na drenie i rozpocznij podaż diety. Optymalna objętość pojedynczej porcji wynosi od 100 do 300 ml, a liczba posiłków wynosi zazwyczaj od 5 do 8 na dobę. Pamiętaj, by dietę podawać powoli, przez około 15 minut.